Setki śniętych ryb w zalewie Dziećkowice na granicy Chełmu Śląskiego z Imilinem. O niepokojącym zjawisku poinformował w środę policyjny patrol, który nadzoruje tamtejsze tereny leśne. Policja na razie nie ujawnia szczegółów z uwagi na wciąż prowadzone czynności. Wiadomo jednak, że w wyjaśnianie okoliczności pomoru ryb zaangażowanych jest wiele służb. Oni mają stałe patrole w rejonie zbiornika Dziećkowice. Minimum 4 w miesiącu pod kątem właśnie wjeżdżania tam do lasu, na przykład nieprawidłowego wędkowania, tak, kłusownictwa, zaśmiecania. Wczorajsze zdarzenie faktycznie miało miejsce, było na miejscu straż pożarna, był chemiczny zastęp straży pożarnej z Katowic w celu pobrania próbki wody, był Państwowy Związek Wędkarski, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Teraz policja prowadzi czynności pod nadzorem prokuratury rejonowej w Mysłowicach, która jeszcze tego samego dnia wszczęła śledztwo w tej sprawie. W miejscu ujawnienia śniętych ryb prokurator przeprowadził oględziny, jednak z uwagi na dobro prowadzonego postępowania przekazywane przez prokuraturę informacje na razie ograniczone są do niezbędnego minimum. Zostało wszczęte śledztwo pod kątem artykułu 182 paragraf 1 kodeksu karnego, który dotyczy zanieczyszczenia wód spowodowany i powoduje istotne obniżenie jakości wody lub zanieczyszczenie, zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym. Postępowanie jest na bardzo wczesnym etapie. Trwa gromadzenie materiału dowodowego, została pobrana woda do badań, zabezpieczone ryby. I na tyle mogę na dzień dzisiejszy udzielić informacji. Jak przekazała prokuratura, tylko w środę odłowiono 300 ryb. Byliśmy na miejscu z kamerą w czwartek, gdzie kolejne martwe sztuki wypływały na powierzchnię.